Hej, hej, dzień dobry. Wieje wiatr. Muszę zasłonić trochę. Co? Mikrofon. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym filmiku. W nowym filmiku i w kolejnym vlogu. Idę akurat z Frankiem na... zimno! Na spacer. Chciałam powiedzieć, nie na spacer, idę w doły. Żeby on się ubadyla, żeby pobiegał. Było cieplej, teraz już jest zdecydowanie chłodniej. To ja tak głupio, że wyskoczyłam z tej bluzie, no ale nic, piesek musi trochę pobiegać, bo w sumie już jest po 15, ja dopiero wróciłam z pracy, znaczy kłamie, nie z pracy. Po pracy byłam u Sandry i robiłyśmy razem kluski i zrobiliśmy w takim wielkim garnku, no bo na dwie rodziny ziemniaków i oczywiście później wiecie, robienie samych klusek, no to fajnie szybko poszło, bo w dwie osoby, ona sobie, ja sobie, ale ogólnie bardzo długo nam te ziemniaki, tyle ziemniaków, bardzo długo nam to stygło. Kurczę, chyba z godzinę czasu ponad. I dopiero skończyłyśmy i... No, także obiad mam gotowy. No i Franki siedział tyle sam, więc teraz przyszłam i mówię, muszę z nim iść, żeby pobiegał trochę. Wymęczył się. I tak, moi drodzy, dzisiaj mam w planie w ogóle mycie okien. Tak, jednak zdecydowałam się umyć okna, bo jakoś tak po prostu. Ostatnio miałam takiego totalnego lenia, że nic nie robiłam konkretnego i pomyślałam sobie, że jednak chyba należałoby coś tam posprzątać. Także zamierzam wrócić i ostro brać się do roboty, więc dzisiaj wielkie sprzątanie przed świętami. Jednak zdecydowałam się na porządki. Ale fajnie się robi na dworze, tak coraz cieplej, słoneczko już fajnie nagrzewa świat. Więc wiosna. Na święta ma być w niedzielę i w poniedziałek 17, nawet 18 stopni, także super się cieszę. Mam nadzieję, że dopisze ta pogoda i faktycznie im się sprawdzi. No, także tak, moi drodzy, dalej w podobnym miejscu. Franki zmienił miejscówkę, ale dalej tam kopie ostro. Już wszystkie krety i wszystkie możliwe zwierzęta podziemny wystraszył, ale nic, dalej kopie, także brawa dla niego. Zaczyna się. Jak było tak chłodniej, to nie kopał w ogóle, a teraz już chyba właśnie tutaj jest dużo w ogóle kretowisk, więc chyba kredos to tutaj szaleje pod ziemią i on po prostu jak wyczuje, to widzicie tą antenkę? Tak. I dzisiaj rano wam na Instagramie dałam filmik, kawałek, bo tam ogólnie jest kilka sekund, można nagrywać, ale filmik i jak ptaki śpiewały, jak dzisiaj pięknie rano ptaszki śpiewały, nawet sobie nie wyobrażacie. No po prostu to był cudowny, to była taka melodia dla ucha, fantastyczna, po prostu taka... Kurczę, nigdy się nie wsłuchiwałam w śpiew ptaków, ale to było takie bardzo charakterystyczne, dlatego że gdzieś dzięcioł też stukał w drzewo. I co chwilę było trrrt i cisza, trrrt i cisza. I po prostu pomiędzy nim jeszcze ptaszki śpiewały. No jest, to było cudowne. Ja szłam rano, to jeszcze auta nie jeździły, tak dopiero zaczęły jeździć bliżej siódmej, ja tam szłam akurat przed samą siódmą, ale mimo wszystko tak się rozjeździły siódma po siódmej te auta i tak zanim zaczęli ludzie jeździć autami, to właśnie tak pięknie śpiewały te ptaszki, to była po prostu no cudowna melodia dla ucha i udało mi się kawałek nagrać, no tak fantastycznie, taki poranek po prostu i tak oczy zamknąć i słuchacie w tą melodię, super, naprawdę. Teraz też coś słychać, ale wtedy rano było tak intensywnie i obok w ogóle sklepu jest też staw, wiecie, taki park, więc to taka, był taki klimat. Klimat, no fajnie. Także zaczyna się. Już się nie mogę doczekać lata. Pierwszych ryb. No. Thank you.
brawo ja. Wszystkie okna umyte. Brawo ja. Dwie firanki wyprane. Brawo ja. Dwóch nie zdążyłam, bo no praka już się nie wyrobiła z czasem. Już wieczór nastał. Sterta prania w 80% wyprasowana. Brawo ja. Ale padam, po prostu padam. Wzięłam gorącą kąpiel. Włosy umyłam i tak troszeczkę się zrelaksowałam. Jutro po prostu nie podniosę ręki pod Bogiem. Tak mi ręce bolą jeszcze dzisiaj, jak u Sandry. Tuczkiem ziemniaki właśnie tukłam, bo Sandra nie ma preski. Ja też nie mam w sumie preski, zawsze tuczkiem robię. Tak mi bolała prawa ręka i po prostu jeszcze do tego te okna i jutro będzie katastrofa. Jutro zdechnemy. 20:16. Mama była przed chwilą z tatusiem moim na mamusia i tatuś na herbacie gorącej. Tak, i teraz zdecydowanie odpoczynek i za niedługo idę spać, bo po prostu jestem padnięta. Jutro jeszcze ciężki dzień w pracy, bo teraz wszystkie dostawy takie przedświąteczne. Jutro kurczaki i te sprawy, także... I zaczynamy gotowanie już jutro. Nie, w sobotę będziemy gotować chyba. Myślę. Wszystko. Chyba tak. Wszystko tak jak zawsze, na ostatnią chwilę. U nas. Także tak, moi drodzy, dzisiaj kończę, ale jeszcze się z wami widzę na pewno w tym vlogu. Tak, jutro się pewnie widzimy. A ja już dzisiaj się relaksuję i odpoczywam. Cześć, kochani. Dzisiaj mamy w ogóle Wielki Piątek. O Boże. Widzicie, to jest właśnie ręczne zmienianie. Dzisiaj mamy Wielki Piątek i ogólnie jutro Aluś ma urodziny i dzisiaj już moja szefowa dała mu prezent. Razem z tym baranem. Tutaj dostał oczywiście pełno słodyczy. Takie... O, właśnie tak. Ja w ogóle dostałam wczoraj przesyłkę. Zobaczcie. Akuku handmade. Dostałam fajnego króliczka, także na pewno dam go do święconki też. Razem z tym sobie teraz kupiłam rzeczy do święconki i też tutaj są... Tutaj Alek miał w paczce od mojej szefowej też kilka. Odejdź, Franki! Szulewek sobie też położyłam. No i sama teraz oto wielkie jajo niespodzianka, zobaczcie. Ja ogólnie jajko niespodzianka bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z moim dzieciństwem. Jak była mała babcia moja, pracowała jeszcze w szpitalu, to właśnie jak przyjeżdżała, oczywiście chyba nie codziennie, nie pamiętam czy codziennie, czy teraz, ale bardzo często kupowałam jajko niespodziankę tej takiej normalnej wielkości. Ja miałam mnóstwo tych pierdółek z jajka niespodzianki i to mi się bardzo kojarzy z dzieciństwem. Ten zapach, ogólnie ten wygląd, tylko akurat takie wielkie. Kiedyś takich nie było, ale te takie małe, normalne, standardowe bardzo kojarzą mi się z, właśnie z moim dzieciństwem, no fantastyczne. I później pamiętam, że byłam większa, oczywiście to trzynastka był taki, taka gazeta, nie wiem, dajcie znać, czy pamiętacie trzynastkę. I też babcia jak przyjeżdżała ze szpitala, jak właśnie był, jak wchodziła ta gazeta, nie wiem, czy ona była tam za co dwa tygodnie, czy coś miesiąc, to mi ją przywoziła ze szpitala i właśnie jako niespodziankę i ta gazeta trzynastka bardzo mi się kojarzą tak fajnie z moim dzieciństwem. Już gazety chyba nie ma, no ale widzicie, jako niespodziankę nieśmiertelne cały czas. No i to jeszcze jakieś... O, to mi się też bardzo podoba, zobaczcie. To jest chyba z Lidla, wydaje mi się, bo to jest po niemiecku napisane, ale tutaj są dwa jajka normalne takie, widzicie, normalna taka wytłaczanka. Jak do takich normalnych jajek, ale fajna taka na 4, chyba sobie nawet zostawię na normalne jajka. Fajnie, mi się to bardzo podoba, nie wiem dlaczego. No i tutaj oczywiście są takie jajka kolorowe, czy fasolki, to nawet są takie. Na nęcy tutaj są jakieś inne czekoladki, takie coś a la co? Kinder Bueno chyba, nie? Coś takiego, także ja sobie to w ogóle tutaj wszystko powkładałam. I do tych świeconego też takiego baranka kupiłam. O, takiego czekoladowego, takiego zajączka tam i tego też sadzimy. Będę musiała dzisiaj poprzynosić sobie, no jak one się nazywają, koszyczki, no i właśnie ten baranek. Co roku pani Ania, czyli moja szefowa, kupuje takiego baranka nam. Bardzo dobry, to takie babkowe ciasto, ale jeszcze to Alex miał. Candy, jakieś te żelki. Także tak, moi drodzy. No Franki oczywiście tutaj czeka, bo ma nadzieję chyba, że coś mi tutaj skapnie, absolutnie nic nie dostaniesz. Także tak, moi drodzy, praca wręcz, dzisiaj Marcin posprzątał całe mieszkanie, bo on ma już wolne. Dzisiaj i jutro, no od wczoraj, tak?
czyli dzisiaj. Jutro, jeszcze ja jutro idę do pracy. Ostatni dzień się było taki Meksyk, że w ogóle no jest straszne, no bo tyle ludzi, w ogóle wszystkiego, ciasto, kurczaki, to masakra, masakra normalnie od samego rana. Ale nic, dałyśmy radę, jest 14:17. Jeszcze Hamaczy poszedł umyć korytarz, jeszcze tam zostały tylko tutaj podłogi i mamy całą chałupę wysprzątaną. Ja udało mi się, jak wiecie, wczoraj z oknami, także super, bardzo, bardzo się cieszę. Także z głowy i dzisiaj już powoli zaczynamy gotowanie. Marcin będzie robił na pewno te liście na gołąbki i co? Ja już sobie tutaj karczyk wyciągnęłam, mięso mielone na gołąbki, a karczek zrobię jako, wiecie, taką szynkę po prostu swojską. No. Także tak to mniej więcej wygląda i a jutro chyba będziemy robić wszystko, tak myślę. Jutro też idziemy do mojej babci właśnie z ciastem i z tortem uczcić Aleksa urodziny. No i później, później oczywiście niedziela, pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt. To standardowo jak to zawsze u nas śniadanie. Raz u mamy, raz u mnie. Także tak mniej więcej w skrócie to wygląda. W ogóle dzisiaj się przeraziłam, doznałam szoku i w ogóle zawał serca na miejscu miałam. Przyszłam, chciałam włączyć laptopa mojego brata, a tutaj dup. Nie włączył się, mówię, nie, jak się zepsuje kolejny laptop, to ja chyba po prostu się zaszczelę. Normalnie już byłam tak zdenerwowana, że aż mi ciśnienie skoczyło, od razu mi się spać odechciało. No ale jakoś po tych dłuższych próbach udało mi się, trochę go tam potrząsłam i udało mi się go włączyć, także cieszę się, idę Wam od razu przerabiać szybciutko filmik i wgrywać, bo obiecałam, że będą codziennie filmy i staram się tego dotrzymać, tak. Także tak, moi drodzy. No, także jak coś, to jeszcze się dowiaduję. Cześć, kochani. Dzisiaj mamy w ogóle Wielki Piątek. O Boże, dzisiaj to jest właśnie ręczne zmienianie. Dzisiaj mamy Wielki Piątek i ogólnie jutro Aluś ma urodziny i dzisiaj już moja szefowa dała mu prezent. Razem z tym baranem tutaj. Dostał oczywiście pełno słodyczy. Tak, ja zresztą mam, pokażę. O, właśnie tak. Ja w ogóle dostałam przesyłkę. Zobaczcie. A kuchenny dostałam fajnego króliczka, także na pewno dam go do święconki też. Razem z święconki, bo teraz kupiłam rzeczy do święconki i też tutaj są. Tutaj Alek miał w paczce od mojej szefowej też kilka. Odejdź, Franki! Chlebek sobie też położyłam. No i tam o, to wielkie jajo, niespodzianka, zobaczcie. Ja ogólnie jajko niespodzianka bardzo, bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z moim dzieciństwem. Jak była mała, babcia moja pracowała jeszcze w szpitalu, to właśnie jak przyjeżdżała, oczywiście chyba nie codziennie, nie pamiętam czy codziennie, czy teraz, ale bardzo często kupowałam jajko niespodziankę tej takiej normalnej wielkości. Ja miałam mnóstwo, 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 mnóstwo tych pierdółek z jajka niespodzianki i to mi się bardzo kojarzy z dzieciństwem. Ten zapach, ogólnie ten wygląd, tylko to akurat takie wielkie. Kiedyś takich nie było, ale te takie małe, normalne, standardowe bardzo kojarzą mi się z, właśnie z moim dzieciństwem, no fantastyczne. I później pamiętam, że jak byłam większa, oczywiście to trzynastka był taki, taka gazeta, nie wiem, dajcie znać, czy pamiętacie trzynastkę. I też babcia jak przyjeżdżała ze szpitala, jak właśnie był, jak wchodziła ta gazeta, nie wiem, czy ona była tam za co dwa tygodnie, czy coś miesiąc, to mi ją przywoziła ze szpitala i właśnie jako niespodziankę i ta gazeta trzynastka bardzo mi się kojarzą tak fajnie z moim dzieciństwem. Już gazety chyba nie ma, no ale widzicie, jako niespodziankę nieśmiertelne cały czas, cały czas. No i to jeszcze jakieś, o, to mi się też bardzo podoba, zobaczcie. To jest chyba z Lidla, wydaje mi się, bo to jest po niemiecku napisane, ale tutaj są chyba jajka normalne takie, widzicie, normalna taka wytłaczanka. Jak do takich normalnych jajek, ale fajna taka na 4, chyba sobie nawet zostawię na normalne jajka. Fajnie, mi się to bardzo podoba, nie wiem dlaczego. No i tutaj oczywiście są takie jajeczka kolorowe, czy fasolki, to nawet są takie. Na nęcy tutaj są jakieś inne czekoladki, takie coś ala co? Kinder Bueno chyba, nie? Coś takiego, także ja sobie to w ogóle tutaj wszystko powkładałam. I do tych świętego też takiego baranka kupiłam. O, takiego czekoladowego, takiego zajączka tam i tego też sadzimy. Będę musiała dzisiaj poprzynosić sobie, no jak one się nazywają, koszyczki, no i właśnie ten baranek. Co roku pani Ania, czyli moja szefowa, kupuje takiego baranka nam. Bardzo dobry, to takie babkowe ciasto, ale jeszcze to Alex miał. Candy, jakieś te żelki. Także tak, moi drodzy. No Franki oczywiście tutaj czeka, bo ma nadzieję chyba, że coś mu tutaj skapnie, absolutnie nic nie dostaniesz. Także tak, moi drodzy, praca w redzie. Marcin posprzątał całe mieszkanie, bo on ma już wolne. Dzisiaj i jutro, no od wczoraj, tak?
Czyli dzisiaj. Jutro, jeszcze ja jutro idę do pracy. Ostatni dzień się było taki meksyk, że w ogóle no jest straszne, no bo tyle ludzi, w ogóle wszystkiego, ciasto, kurczaki, to masakra, masakra normalnie od samego rana. Ale nic, dałyśmy radę, jest 14:17. Jeszcze Hamaczy poszedł umyć korytarz, jeszcze nam zostały tylko tutaj podłogi i mamy całą chałupę wysprzątaną. Ja udało mi się, jak wiecie, wczoraj z oknami, także super, bardzo, bardzo się cieszę. Także z głowy i dzisiaj już powoli zaczynamy gotowanie. Marcin będzie robił na pewno te liście na gołąbki i co? Ja już sobie tutaj karczyk wyciągnęłam, mięso mielone na gołąbki, a karczek zrobię jako, wiecie, taką szynkę po prostu swojską. No. Także tak to mniej więcej wygląda i a jutro chyba będziemy robić wszystko, tak myślę. Jutro też idziemy do mojej babci właśnie z ciastem i z tortem uczcić Aleksa urodziny. No i później oczywiście niedziela, pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt. To standardowo jak zawsze u nas śniadanie. Raz u mamy, raz u mnie. Także tak mniej więcej w skrócie to wygląda. W ogóle dzisiaj się przeraziłam, doznałam szoku i w ogóle zawał serca na miejscu miałam. Przyszłam, chciałam włączyć laptopa mojego brata, a tutaj dup. Nie włączył się. Mówię, nie, jak się zepsuje kolejny laptop, to ja chyba po prostu się zaszczelę. Normalnie już byłam tak zdenerwowana, że aż mi ciśnienie skoczyło, od razu mi się spać odechciało. No ale jakoś po tych dłuższych próbach udało mi się, trochę go tam potrząsłam i udało mi się go włączyć, także cieszę się, idę Wam od razu przerabiać szybciutko filmik i wgrywać, bo obiecałam, że będą codziennie filmy i staram się tego dotrzymać, tak. Także tak, moi drodzy. No, także jak coś, to jeszcze się do Was zgłoszę. Wcięłam drugi talerz zupy, ale dawno nie jadłam wędrówki. Dzisiaj ogólnie Wielki Piątek, więc post ścisły. Dajcie znać, czy też uznajecie takie w ogóle rzeczy, jak tam u Was. My ogólnie z Marcinem doszliśmy do wniosku i taką na chwilę obecną podjęliśmy decyzję, że po prostu przez cały tydzień jemy takie potrawy, które nie mają związku z mięsem, a w niedzielę po prostu jemy, na obiad jest jakieś tam mięso, czyli tak jakby raz w tygodniu. I oczywiście Rosu gotuje też na mięsie, ale ja osobiście nie jem, chyba że Alek z Marcinem mają ochotę, no to zjadają tam to mięso, na którym gotowany jest ten rosołek, a w ciągu tygodnia właśnie ja sama też z głowy, bądź też gdzieś szukam w internecie takich przepisów bardziej wegetariańskich, o może tak. Także tak na chwilę obecną wygląda sprawa z jadłospisem. Aluś oczywiście je więcej mięsa z tego względu, że on je obiad najczęściej, praktycznie zawsze i codziennie je też obiad u mojej mamy, także moja mama bardzo często ma mięso, także on, jakby ktoś się martwił z Was, że po prostu nie dostarcza mu się, że jak ograniczyła mu mięso, to po prostu nie do... Franki, złaś mi z tej bluzy! Do organizmu nie zostaną dostarczone wszystkie jakieś takie składniki odżywcze i tak dalej, to spokojnie, Alex troszeczkę ma inną dietę niż my. Także tak, moi drodzy, dzisiaj zupka pomidorowa, bardzo się cieszę, bo dawno nie jadłam zupki pomidorowej. Jutro też jest post, więc jakieś tam śledziki kupiłam Marcinowi na śniadanie, bo ja idę do pracy, to w pracy coś tam sobie zjem, jakąś bułeczkę z serem czy coś. Włączyłam kamerę, bo miałam Wam powiedzieć coś konkretnego. I dacie wiarę, że zapomniałam? Ach, już wiem, co miałam powiedzieć, dobrze. O Marcinie, tak, moi drodzy, o Marcinie, bo co mniej więcej wyszło tam w badaniach. Słuchajcie, tak, bradykardia mu się potwierdziła, tak jak ja Wam mówiłam tam w którymś vlogu, że ma podejrzenie, że na pewno ma bradykardię, czyli obniżony puls. Zbadali mu, bardzo dobrze został tam przebadany, bardzo się cieszę, tak profesjonalnie, i okazało się, że ten nerw błędny jest w porządku, nie jest on uszkodzony, bo jakby był uszkodzony, to by było, to chyba by był najczarniejszy scenariusz, no bo to już jest takie groźniejsze i no, także wyszło, że jest w porządku, że jest tam wszystko w normie. No i tam pan kardiolog stwierdził, że po prostu bradykardia niestety w połączeniu z osłabieniem organizmu, a wtedy Marcin, kiedy stracił przytomność, był chory, jest dość groźna i niebezpieczna. Jezu, Franki, patrz jak podskoczyłam. Dajcie znać, kto podskoczył razem ze mną. Także tak, bradykardia w połączeniu nie z przemęczeniem, tylko po prostu z osłabieniem organizmu jest niebezpieczna, więc tak to wygląda.
No, Marcin akurat wrócił. No, także, także tak to wyszło. No, a wszystko inne, wszystkie inne badania wyszły w porządku, także bardzo się cieszę, że nie ma tak, no, jakoś poważnie chorego serca, bo pan doktor stwierdził, że z bradykardią można żyć, tylko trzeba po prostu uważać, nie? Na to osłabienie organizmu, także super się cieszę. Także tak, moi drodzy, to wygląda. Franki tu poluje na mój, nie wolno, na resztki mojej zupy. Nie wolno. Nie, nie wolno. A on jadł, Marcin? Nie wolno, uciekaj, uciekaj. No nie wolno, Franki, nie. Nie. Ktoś ostatnio też pod vlogiem pytał, czy wróciliśmy do śmieciowego jedzenia. Nie wróciliśmy. Staramy się jeść i odżywiać jak najbardziej zdrowo, ale czasami zdarza się po prostu, że gdzieś tam sięgamy na przykład po takie jajko czekoladowe. Ja tak, wiecie, od czasu do czasu jakiś mały grzeszek, ale tak jak wam powiedziałam, od poniedziałku do niedzieli produkty takie bardziej wegetariańskie, obiady wegetariańskie, a w niedzielę mięsko, no i dużo warzyw, dużo owoców, dużo mniej przypraw. Ograniczyliśmy cukier, zielone herbaty, białe herbaty, czystki itd., itd. Także oczywiście zdrowe jedzenie jak najbardziej dalej jest w naszym planie żywieniowym. No ale tak jak mówię, czasami jakiś taki malutki grzeszek się zdarza, także spokojnie, moi drodzy, wszystko jest w najlepszym porządku, nie, Franki? Pani ma jajko i pewnie byś chciał to jajko zjeść, nie? Tak? Chciałbyś zjeść? O, tu widzicie, Sandra się dobija. Sandra się dobija, wiesz? No. O, właśnie Sandra wysłała mi linka, że będzie robiła to ciasto. Wypieki Beaty. Kurde, com.pl. Taka strona i z tej strony Sandra dzisiaj będzie robiła jakieś ciasto. Mówiła, że mnie na nie zaprosi, także zobaczymy, ale ciekawie wyglądam. Podobno proste. Co, Franki? Co? No co? Co pies by chciał? No ale co pies by chciał? No ale co? No ale pani już nic nie ma dla psa. No co pies by chciał? No ale pani nie ma, no przecież zobacz, że pani nie ma. No miała w ręce, tak, miałam, ale już nie mam. No, obszukana jestem, zobaczcie, no. No, no przecież nie mam nic już, no zobacz, no zobacz, nie mam. What? What? Gdzie ty jesteś? No co ty byś chciał? Nie mam nic. Mam opóźnienie w wygrywaniu wam filmików, już się złapałam drugi albo trzeci raz na tym, że nie włączam kamery i gadam sobie, później szukam tej części filmiku, a tutaj ząk nie ma jej. Nie wiem dlaczego, po prostu to jest jakiś taki inny trochę przycisk i po prostu wydaje mi się, że i nie pokazuje w ogóle czasu, jak nagrywa się. I to jest chyba ten ból. O, teraz widzę, chyba bym musiała zawsze dotknąć. Aleks tam hałasuje. Zawsze musiałabym dotknąć, sprawdzić, czy się nagrywa. Mam trochę jeszcze nie do końca zmyty makijaż, więc mogę mieć takie plamy. I muszę chyba zawsze sobie dotknąć ekranu, tak, i teraz widzę, że się nagrywa, a tak to znika mi to wszystko tak po kilku sekundach i nie widzę. Już kilka razy po prostu nagrywałam, ale się nie nagrało. Słuchajcie, miałam wam w ogóle, na początku wam tego vloga mówiłam o serum. Double Serum Claris. Tak ono wygląda. Ja miałam takie próbki właśnie od Kasi i one wyglądały tak. I właśnie je się łamało w pół i na zagłębienie dłoni się wylewało i oczywiście na twarz. I sprawdziłam sobie cenę, ono kosztuje 300 zł, tam ponad 300 zł. No jak na 300 zł to troszeczkę mój zachwyt spadł, jeśli chodzi o ten produkt, ale ogólnie jak nie znałam jego ceny, to byłam po prostu zachwycona. To było coś na zasadzie jakiegoś takiego olejku, który niesamowicie nawilżał skórę, po prostu tak ją fantastycznie nawilżał, ona była po prostu, i to nie było takie uczucie jak, wiecie, takiej tłustej twarzy, takiej, wiecie, po prostu posmarowanej olejem, tylko właśnie takiej twarzy bardzo mocno nawilżonej, była taka gładziutka, mięciutka,
duchna, taka fajnia, fajnie nawilżona. Trzy próbki miałam albo cztery tego produktu, także przez trzy czy tam cztery dni sobie używałam codziennie na wieczór. I później jeszcze krem na to i po prostu no rano skóra była fantastyczna. No naprawdę działanie ma piękne i bardzo, bardzo dobre, no ale czy to jest warte 300 zł, to no fajny efekt, ale tak troszeczkę ta cena odstrasza i dziewczyny pisały na wizażu, czytałam chyba, że jest bardzo nie, że szybko się zużywa po prostu, także no szkoda. Znaczy szkoda, no wiecie, jak ktoś ma kasę, to nie patrzy na cenę, jak coś działa dobrze, no to kupuje, ale no 300 zł dużo dziewczyn narzekało na to, że po prostu szybko się zużywa, więc trochę lipa. Dobra, moi drodzy, w sumie tak, vloga kończymy. Jak miałyście w ogóle to serum, to dajcie znać koniecznie, co myślicie i jak tam u Was się spisuje. W każdym razie vloga kończymy, mamy już 20:42, jutro wszystko zaczynamy, całe gotowanie. Także takie zaglądają. Także jutro się widzimy w jakimś vlogu. Wy tak widzicie na zmianę vlogi i filmiki takie zwykłe, ale w każdym razie jutro nagrywam i nagram chyba taki filmik jakby trzydniowy, taki zbiór takich, wiecie, krótkich klipów z świąt, bo jutro jest Wielka Sobota, czyli święconka i tak dalej, i tak dalej. Ja idę jeszcze do pracy, ale w każdym razie coś tam drobnego nagram i właśnie z soboty, z niedzieli, z poniedziałku tak skleję Wam takiego jednego vloga, żeby nie codziennie nie vlogować już, bo może nie być czasu, wiecie, to z rodziną się też spędza więcej właśnie też wolnego czasu i tak zwykle jest święta. Także tak, widzimy się jutro. Znaczy widzimy się teraz codziennie, ale ogólnie widzimy się jutro. Trzymajcie się, po do zobaczenia.